pałacowe podziemia. Brzmi romantycznie, prawda? A dookoła mamy nowoczesność, wręcz styl industrialny. No, moi drodzy, kamień na podłodze, do tego beton na ścianach i ta balustrada ultra nowoczesna, ona się aż ciągnie do 5. piętra, ale jednocześnie dzięki temu splotowi, połączenia srebra i złota, też bardzo mocno biżuteryjna. Zresztą za tą balustradą, już w formie szafek, kryją się na przykład ręczniczki i szlafroczki. A po co nam tej ręczniki i szlafroki? Bo jesteśmy w spa. I zobaczcie, jak ta nowoczesność spotyka średniowiecze. Proszę bardzo. Okazuje się, że średniowieczne mury tego pałacu idealnie pasują do betonu na przykład. Idealnie pasują do złotych wstawek. Mamy tutaj obłe kształty. Przepiękny kamień, który stał się podstawą tej rzeźby wodnej. Uwielbiam takie elementy w spa. Jeżeli chodzi o biżuterię w takich wnętrzach, to na pewno tę rolę odgrywają też kryształowe żyrandole, ale nie tylko, bo jak się odwrócicie, o tu mamy niezwykły parawan. I to jest coś pięknego. Złota rama, ale zobaczcie, co jest w środku. To jest szkło zbrojone, ale w zupełnie innym wydaniu, bo w środku została zatopiona taka drobniusieńka siatka w kolorze złotym. No, efekt genialny. Ciekawie się zapowiada, prawda? A dalej jest jeszcze lepiej. Pierwsze wrażenie? Oszczędny design. Trochę jak starożytne łaźnie, prawda? Ale potem, jak się człowiek przyjrzy, to widzi bogactwo materiałów. Zacznijmy od sufitu. Beton. Potem na podłodze mamy trawertyn. Marmur. Zarówno w jacuzzi, jak i na dnie basenu. I wyobraźcie sobie, że ten kamień to też jest marmur. To tylko udowadnia, jak bardzo różnią się między sobą kamienie z tej samej grupy. Na ścianach mamy wapienie. Wyobraźcie sobie, że niektóre z tych wapieni były tutaj, w fundamentach pałacu od zawsze, a niektóre zostały przywiezione z Chorwacji i z Włoch.